Witajcie, bracia i siostry. Dzisiaj wygląda na to, że chyba dołączam do grona tych tematowiczów, co to obrabiają tematy. No ale no jest, zwracacie się, bracia i siostry, też i mam rozmowy telefoniczne. Powstają życiowe problemy w kwestii tego chrztu. I temat został taki zapodany, czy tam poproszony, żebym się wypowiedział, jakie jest moje rozeznanie w tej kwestii, więc też szybciutko się nagram. No, jak ja mam to poukładane od lat. Od lat, albo jak to przyrastało, to poznanie. Może się uda szybciutko. Słuchajcie, kochani. Nie będę tam jakby takich banałów różne sięgał. Wiadomo, że jest... Mamy to, co nam do głowy przychodzi, to jest chrześcijana na upamiętanie. Jezus się ochrzcił, by się sprawiedliwości stało zadość, chociaż on się nie miał z czego upamiętywać, ale po to, żeby zawrzeć w człowieczeństwie, w Duchu Świętym, to człowieczeństwo, które się poddało chrztowi, żeby zawrzeć to doświadczenie nawrócenia i bycia ochrzczonym, więc on nie musiał, ale tak samo jak był sprawiedliwy i bezgrzeszny, tak jak nie musiał iść na krzyż, tak samo nie musiał brać chrztu. Ale żeby sprawiedliwości stało się zadość, czyli żeby było wszystko dokonane, że miał życie człowieka, który potem w tym duchu też my możemy doświadczać tego zanurzenia, że idziemy do chrztu, prawda, że ten Duch Święty prowadzi nas do tego doświadczenia. Ale dobra, po kolei. Czyli mamy tutaj, wiadomo, że jest chrześcijanowy, Jezus poszedł ochrzcić się. Za chwilkę przejdziemy gdzieś tam do różnych nowotestamentowych. Natomiast pozwólcie, że jednak dzisiaj troszkę będzie to może minimalnie poukładane. Sięgam do czego? Do Wikipedii. Nie mam słowników już drukowanych tutaj gdzieś. Nie mam półek, nie mam tak książek jak kiedyś. Powywożone wszystko. Ale mamy internet, możemy sięgnąć tutaj do Wikipedii, chrzest, etymologia, znaczenie słowa chrzest. Kto chce, to sobie sprawdzi, ja wam szybciutko przeczytam, bo parę informacji tutaj będzie, więc czytam szybko. Muzyczki już romantycznej, sentymentalnej nie podkładam, żeby tutaj nie hipnotyzować. Przepraszam, ale za żart, ale no po prostu tak pozwoliłem sobie. Pochodzenie polskiego słowa chrzest oraz pokrewnych słów w innych językach słowiańskich, na przykład krest w czeskim, czy krzest, tam jest chyba to się, oraz krzyścienie w rosyjskim, nie jest całkiem jasne. No, raczej będzie jasne. Wywodzi się je w ostatecznym rachunku od imienia Chrystusa. Chrystus, greckie Christos. Namaszczać. Słowo chrzest nie jest więc przekładem greckiego i nowotestamentowego wyrazu baptizma, które w większości polskich przekładów Biblii tłumaczone jest na chrzest, a dosłownie znaczy zanurzenie. Czyli baptizma to jest zanurzenie. Tam, gdzie macie chrzest w Biblii, to jest zanurzenie. To mam nadzieję, że wiecie. Baptizma, zanurzenie. Chrześcijanie wierzą, że jednoczą on z tajemnicą paschalną, męki, śmierci, zmartwychwstania. Chrześcijanie, chyba katolicy. No właściwie to też chrześcijanie. Na uzyskanie przebaczenia jednoczy... No o to za chwilkę wam powiem. Właśnie coś takiego zaraz wam powiem. Że tak, jednocząc tajemnicą paschalną męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa dla uzyskania przebaczenia wszystkich grzechów i odrodzenia do nowego życia, życia wieczności. Jest to obrzęd wyznania wiary, czyniący członkiem Kościoła ciała Chrystusa. No, powiedzmy to te ich katolickie, według katolickich historyków, chrześcijaństwa i tak dalej, swe korzenie ma w chrzcie jordańskim udzielanym przez Jana Chrzciciela mieszkańcom Jerozolimy, bezpośrednie zaś w chrzcie Chrystusa w Jordanie. I teraz uwaga, będzie dość cenna uwaga. Teraz wam czytam, to jest najcenniejsze, co tam jest właśnie teraz na końcówce, to jest dopiero źródło. Poza chrześcijaństwem, nie ma poza chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo się zasadza na Izraelu, więc nie ma poza chrześcijaństwem. To jest właśnie, to jest źródło dopiero. Formą zewnętrznie podobną do chrztu są obmycia rytualne. Otóż to,
Do tej pory w judaizmie praktykowane jest obmycie z rytualnej nieczystości. Hasydzi czynią to w specjalnie do tego przeznaczonym baseniku zwanym mykwą. Obmycie rytualne jest praktykowane również w wielu innych religiach. No tak, w hinduizmie gdzieś tam w rzece Tygrys, Ganges, jakieś tam rzece. I teraz tak, już szybciutko, żeby czasu nie marnować, bo coś jeszcze dzisiaj mam do zrobienia. Jest tak, sięgamy, tam są przynajmniej dwa kawałki opisane, chyba w czwartej i w drugiej prawdopodobnie, ale weźmy sobie, sięgnijmy nawet do opisu. W namiot przymierza, opis. Rzekł Pan do Mojżesza te słowa, druga Mojżeszowa, 30 rozdział, 17 werset. I rzekł Pan do Mojżesza te słowa, zrobisz też kadzi miedzianą i podstawę dla niej z miedzi do obmywań i postawisz ją między namiotem zgromadzenia a ołtarzem i nalejesz do niej wody. Aaron i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i swoje nogi. Gdy wchodzić będą do namiotu zgromadzenia, obmyją się wodą, aby nie umarli. Również gdy będą przystępować do ołtarza, aby służyć Panu, spalając dla Niego ofiarę ogniową, obmyją wtedy swoje ręce i nogi, by nie umarli. To będzie dla Niego i dla Jego potomków wieczystych przepisem po wszystkie ich pokolenia. Dobra, zamykam Wikipedię tutaj. Słowo Boże, to jeszcze się podeprę za chwilkę. I teraz tak, sekundkę. Tak, sięgnę do kilku wersetów, przeczytam wam kilka wersetów, tylko chcę, żebyście wiedzieli troszeczkę, jaką ja metodę stosuję. Metoda życia, czyli czytania słowa, brania tego ducha, który jest w słowie. Do kontekstu w sobie tam zajrzyjcie. Natomiast co mówi słowo i co duch święty, z którego natchnienia to wszystko jest pisane, co nam mówi. Dobrze, może to nie będą wszystkie wersety, ale jakaś część, żeby jakiś zarys był. Rzymian 6:3. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Zanurzeni. Może właściwie tak on. Będę zamieniał te słowa na zanurzenie, dobrze? Żeby wam bardziej to wyrazić. Pogrzebani tedy, Rzymian 6:4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To jest kluczowe. Później taką, 1 Koryntian 1:13. Czy rozdzielony jest Chrystus, czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła, uwaga, słuchajcie, w imię Pawła zostaliście zanurzeni? W imię Pawła zanurzeni. Dziękuję Bogu, że kolejny, 14. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie zanurzyłem oprócz Kryspa i Gajusa. Aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje zanurzeni. Ochrzciłem też, zanurzyłem też i dom Stefana. Zanurzył dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogoś innego zanurzyłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym zanurzał, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. 1 Koryntian. I wszyscy w Mojżesza zanurzeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy w Mojżesza zanurzeni zostali w obłoku i w morzu. To jest wszystko pełne znaczenia. Idzie Mojżesz, wyprowadza lud. Oni zostali, on im mówi słowa, zostali zanurzeni w jego przemawianiu, w jego nauce, w jego słowach, które Pan przez niego dawał. I zostali zanurzeni gdzie? W obłoku. Weszli w obłoku i w morzu, prawda? Przechodząc przez morze i zaraz dojdziemy właśnie, to przejście przez morze jest bardzo takim obrazem też tego naszego chrztu. I teraz tak dalej jeszcze... 1 Koryntian 12:13, bo też wszyscy w jednym duchu, wszyscy zostaliśmy zanurzeni, widzicie? W duchu zanurzeni, w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Czyli tu już będę wam zdradzał, powoli będę przeplatywał, musicie to wszystko łapać w duchu, dobra? Bo potem pewnie do tego nie wrócę. 1 Koryntian,
12-13. W jednym duchu zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy? Jedno ciało. Nie ma Żyda, nie ma Greka. Czy to niewolnicy, czy wolni? I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Teraz niedawno wam mówiłem, czyli w jednym duchu zanurzeni i napełnieni duchem. To jest to, co mówiłem niedawno z kimś, że o fenomenie ryby. Czyli tak, że z jednej strony ryba jest w wodzie, tak? I teraz my mamy i ducha w sobie i chodzimy w duchu, tak? Czyli mamy i doświadczenie, a to o rybie to później wam powiem właśnie. Natomiast teraz i w duchu jesteśmy zanurzeni i ducha mamy w sobie, tak? Czyli poruszamy się w nim, jest napisane, że w nim poruszamy się, tak? Że w nim wszystkie wszechświaty zostały stworzone. Światy widzialne i niewidzialne przez niego i dla niego wszystko zostało stworzone. I teraz tak, i tu jest, że i napojeni jednym duchem, tak? Czyli tak jak Samarytanka, że potrzeba nam nasycenia ducha, który nasyca nas, daje nam satysfakcję, zadowolenie i spełnienie, ale też i my w nim się poruszamy, tak? Czyli musimy widzieć, kto widzi Syna, ma żywot i kto słyszy Syna. Musimy się w nim poruszać i uczyć się tego. Teraz tak, cóż wtedy uczynią ci, którzy dają się zanurzać za umarłych? No szaleństwo, była taka nauka, prawda? I teraz tak bo wszyscy, którzy, Galacjan 3,27, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie zanurzeni, przyoblekliście się w Chrystusa, widzicie? Znowu mamy to zanurzenie i przyobleczenie. Tylko to potem przyobleczenie właśnie tam jest, że musimy wyrażać to, czyli jakby jest to spójne, że wewnątrz jest radość, jest Duch Święty, a na wewnątrz to się wyraża, bo po prostu musi to być wyrażone jakimś owocem. Nie przymuszamy się. Jest Duch Święty, jest owoc. Nie ma pełni Ducha Świętego, nie ma owocu. Dlatego musimy chodzić w pełni Ducha. Napełniać się, tak? Napełniać się. I teraz tak, czyli znowu Galacjan 3,27. Widzicie, że zostaliście zanurzeni w Chrystusie i przyoblekliście się w Chrystusa na zewnątrz. Widzicie? To jest wewnątrz i na zewnątrz. Jeden Pan, jedna wiara, jedno zanurzenie. Jedno zanurzenie. Efezjan 4,5. Kolosan 2,12. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w zanurzeniu, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Gdzie? Zostaliście pogrzebani w zanurzeniu, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Czyli to już jest do tego obrządku, prawda? Kiedy my dajemy się ochrzcić, to jest wyraz wiary naszej w moc Boga. Jest to wyraz wiary w moc Boga, który Jezusa Chrystusa wzbudził z martwych, bo chodzimy w wierze. To jest tylko wyraz wiary, nie? Upamiętania i wiary, że dajemy się zanurzyć, ale tu już przechodzę za szybko. Dobra, i teraz tak i Piotra, dokładnie. Piotra to już będzie więcej troszeczkę. Już przechodzimy. Piotra, pierwszy Piotra, 3. Noego budował arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, 3,20. Że które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem zanurzenia, który teraz i was zbawia. Widzicie? Ona jest obrazem zanurzenia, który teraz i was zbawia. A jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a pod nim są aniołowie i zwyczajności. Jest obrazem, lecz prośbą, nie jest obmyciem się z cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nie? I teraz tak, przechodzę po kolei. Dobra, zamykam tekst. I teraz tak, chrzest, zanurzenie. Dobra, muszę zebrać myśli. W chrześcijaństwie jest bardzo płytkie chrześcijańskie, jak letnia kałuża, to nazywam. Przyjdzie słoneczko i zaraz wietrzeje. To jest takie właśnie głębokie chrześcijaństwo. Albo nawet jak przychodzi do rozmów czasami w zborach o przedchrzcielne nauki, to znowuż nie ma w ogóle rozpoznania duchowego, kto kim jest. Więc nawet cielesnych ludzi się chrzci albo bez owoców, nie?
No oczywiście, że większość to już są wierzący, no nie byle kto daje się ochrzcić, no ale też dużo dzieciaczków jest chrzczone na obozach, nastolatki, nastolatkowie, więc różnie, różnie to bywa. Są braki w rozpoznaniu, są braki w owocach, więc i druga skrajność, oczekiwanie nie wiadomo czego, a nie badanie ducha i jakiegoś takiego rozpoznanie pierwszego owocu radości, miłości, pokoju, to nie jest jakaś wielka magia, naprawdę chcemy rozpoznawać kaznodziei i duchy, natomiast naprawdę nie ma odczucia, że brat jest bratem, siostra siostrą, więc to są takie podstawowe rzeczy. Nie, oczywiście upadać każdy może, przecież każdy popada w grzechy, każdy gdzieś tam popada w cielesność, nie jesteśmy doskonali zaraz po chrzcie, ani przed chrztem, nie? Więc chrzest jest, tutaj jest opisane w Piotrze, że prośbą do Boga o dobre sumienie, natomiast jest napisane, wiadomo, że kto uwierzy i da się ochrzcić. Tu siostra jedna mi napisała, że są jakieś nauki, że przed chrztem można być na nowo narodzonym, czy coś takiego, takie by powiązanie. Nie słyszałem jeszcze chyba takiego, może mi się słabo obiło uszy, żeby była nauka, że nowe narodzenie to jest we chrzcie. No nie, to jest nielogiczny absurd, bo jeśli ktoś się na nowo narodzi, przyjmuje ducha i ma nowe zrodzenie, ktoś się zrodził z ducha, czyli musi zajść moment przyjęcia ducha do swojego wnętrza. W momencie, kiedy ktoś się nawraca, przyjmuje Jezusa do swojego serca, musi być zrodzony z ducha, tak? Czyli jakby nie wystarczy przyjście intelektualne, tak jak Nikodem do Jezusa, że przychodzi ktoś mentalnie tylko pogadać sobie po cichu w ciemności wieczorem z Jezusem, to jest intelektualne chrześcijaństwo, natomiast trzeba przyjść z sercem, prawda? Z sercem. I teraz, kiedy ktoś serce otwiera i ten Pan Jezus przychodzi z Bogiem Ojcem tam zamieszkać, bo są jedno, w Duchu Świętym, bo są jedno, no to wtedy chyba jakże odmawiać nowego narodzenia, prawda? Jeśli doznało się tego aktu. Więc potem są różne inne doświadczenia, doznania, ile ludzi, tyle różnych tam świadectw, że coś zaistniało, coś zostało posiane, coś zostało zrodzone. Potem jest mowa też o szczególnym namaszczeniu, jakby przysposobieniu do służby, do pracy. Zgadza się, no to są już takie etapy, gdzie Pan wie, co robi, gdzieś daje, wyznacza w jakiś sposób. Jest moment taki jakiś specjalny, nie? Natomiast to jest ten sam duch, on wyznacza po prostu jakiś moment, tak samo jak w pewnym momencie ktoś może dostać język po kilku latach, po wielu latach albo iluś dniach, prawda? Więc to są te momenty w czasie przestrzeni obserwowalne i to, co jest obserwowalne, to są zmiany, czyli zmiana polega na tym, że nie było daru języków, jest dar języków. Ktoś kiedyś nie był wyznaczony do służby, ale tej duchowej, w sensie do działalności, nagle jest jakaś działalność, cokolwiek, a nagle jest, nie? Więc no, są te przełomy, natomiast duch jest, ale on musi też wykonać pewną pracę. Czasami zajmuje 40 lat, żeby poczołgać Mojżesza przez pustynię, 40 lat, żeby znowuż gdzieś tam służył u kogoś, zanim Pan coś przygotuje, tak samo jak drogę przeszedł Jakub, prawda, musiał być przeczołgany, zanim został nazwany Izraelem. Więc no, czas leci, no, jesteśmy w czasie i przestrzeni, natomiast duch jest. Jeśli ktoś się nawraca, to rozumiem i przyjmuje Pana Jezusa do swojego serca i ma tą zmianę samą w sobie, musi być tego owoc, jakikolwiek. Brat jeden teraz się podzielił, są różne świadectwa, wiadomo, ile wierzących, tyle historii. Nawraca się, jest naprawdę nawrócony, na nowo narodzony, jest konkretna zmiana w jego życiu i pali rok, drugi, ale ma ból z tym, przynosi to do Pana, modli się, gdzieś chciałby to porzucić, boryka się z tym, wie. I teraz tak o, inni dobrze sobie radzą i żyją i chodzą do kościołów, do zborów i palą i nikt z tym nic nie robi i oni nie wołają, prawda? Oni sami nie są zainteresowani zmianą swojego położenia, a są też tacy i teraz ocenisz jednego, ocenisz drugiego. No trzeba mieć nieźle społeczność i kontakt, żeby zrozumieć, że ten brat chce i wie o tym, ale potrzebuje tego Bożego uwolnienia. Zgadza się? Więc to nie jest tak, że ktoś się na nowo narodzi, to wszystko zaraz jak ręką odjął. Różne są świadectwa, tak? Więc nie oceniamy wszystkiego zaraz po zewnętrznych rzeczach, ale po duchu. Czyli rozmawiasz z takim i on mówi, no ja wiem, ja bardzo bym chciał. Okej, on ma tą świadomość nowego narodzonego dziecka i trzeba się z nim modlić, trzeba przyjmować takiego, trzeba przynosić. Ale jeśli ktoś dalej jest w takim nałogu i nie wyraża w ogóle zainteresowania, a jeszcze rękami, nogami się broni,
albo po kontach ludzie różne rzeczy robią, typu zabobony, typu jakieś inne rzeczy i nie są zainteresowani. Podwójne życie, plotkowanie, przekleństwa, jakieś inne rzeczy. Nie. No musi być jakiś wyraz, jakiś zewnętrzny. Stąd mamy w listach upomnienia o owoce, że to nie jest tak, że się zgromadzimy społecznie, ktoś przyjdzie, przytarga sąsiadkę, sąsiada i nagle mówi, jest zainteresowany, przyklei się, ktoś tam nie zna, no siedzi, już zaczęła śpiewać, już, bla, 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 już nawet się modli, no ale zaraz, ktoś coś wie o tej osobie, nawróciła się, więc o to chodzi, prawda, że były takie sytuacje, dalej one mają miejsce i nagle, plum, trzeba kogoś gdzieś ochrzcić, nie, więc tutaj jest nawołanie, że no nie, no jak zanurzeni w Chrystusie, to i przeobleczeni, prawda, że musi być jakaś zewnętrzny wyraz, szata jakaś, prawda, jakaś zmiana zewnętrzna, jakakolwiek, w jakimkolwiek procencie, nie? Jakieś zawołanie, że ten duch wewnętrzny tego człowieka chwali Boga, wielbi Go za wyzwolenie z grzechu przede wszystkim, że przyjął taka osoba przyjęła zbawienie Boże z grzechów, że wie, że Jezus za tą osobę umarł, ten brat, ta siostra, prawda? Musi być takie coś normalnie widoczne, jakaś radość, zmiana i inni, że nie będę latał, pytał się sąsiadów, o, no a co z Brankiem, co tam z Małgorzatą, a co tam, to co, prawda to? Nie, no musimy mieć proste, zwykłe, podstawowe, banalne odczucie, że jest brat, jest siostra, prawda? Przecież to jest normalne, no, więc mamy takie odczucia. Więc teraz co dalej mówimy w chrześcijaństwie, to są te takie różne błędy nierozpoznania. Czyli tak, jest kultywowane takie coś, że to jest obrządek. Bardzo silnie, tak samo jak mówiłem wam, nierozpoznanie duchowe w ogóle. Wieczerzy Pańskie mamy w zasadzie tylko dwa zostawione zewnętrzne obrządki typu, dlaczego one są nam potrzebne. Dlatego, że jeden, spożywanie razem jest dla nas dowodem, że, bo kiedyś jest to zatracone w naszej cywilizacji, że spożywanie wspólne wieczerzy, do dzisiaj nawet w ogóle, bardzo to jest fajne, że bardzo duchowi, tacy niektórzy na ogół bracia, siostry, jak gdzieś tu się spotykamy, czy jemy, czy w rodzinie, że zwykło się czekać na kogoś, prawda, że ktoś jeszcze nie doszedł, siadamy razem, dopiero zaczynamy jeść, prawda? Więc tak samo było, jest, resztka już umiera, nasza kultura w ogóle jakakolwiek, natomiast to jest normalne we wszystkich krajach, jakiś, na ogół to jest normalne, nie? Że jest swego rodzaju społeczność przy stole, że coś jemy razem i teraz udział w jednym chlebie, prawda, był bardzo wymowny, że razem siadamy i mamy tą wieczerzę. Spożywanie posiłku jest dość istotnym elementem w naszym życiu, że dokarmiamy się, jemy coś, prawda? Ale potem widzicie, mamy kulturowo jeszcze zostawione takie rzeczy, tylko że to jest już ostatnie przyczółki, wysepki, nie? Tak o, na pewno mamy biesiadę weselną, pogrzebową, prawda, takie biesiady, nie? Jakieś uroczystości urodzinowe, że wtedy się chętnie siedzi przy tym stole zastawionym z jedzeniem, prawda? Więc mamy to takie doświadczenie, że się gada przy tym stole, siedzi razem, mamy radość ze zjedzenia tego owego rosołu, kurczaka, a to dewolaj, a to coś i rozmawiamy sobie, mamy jakąś tą społeczność, nie? Z rodziną, nie? Więc tak samo jest, nie inaczej, to jest społeczność z wierzącymi, razem siadamy, radujemy się i mówi, że to jest ostatnie wino, Pan Jezus, że potem będę miał jeszcze, i teraz już nie będzie, teraz praca, wypracujcie, ja przyjdę, ale nie będę pił tego z owoców winorośli, aż przyjdę, nie? Że będzie moment, że znowu będzie radość, więc tutaj ta wieczerza, no była, odśpiewali hymn i poszli, tak jak Zak Punen gdzieś zwrócił uwagę, że byli głęboko nieświadomi tego, co się będzie za chwilę działo. To była wieczerza paschalna, oni nic nie rozumieli, co się zaraz stanie, nie? Nic nie rozumieli, odśpiewali radosne hymny jakieś, psalmy pewnie śpiewali fajne, więc odśpiewali, to była wieczerza, dobrze spędzony czas, także naprawdę... No, nie mieli świadomości, że to było pożegnanie, ale mamy mówić o chrzcie, ale dlaczego mówię teraz o wieczerzy? Dlatego też, że to są ważne dwa tak zwane obrządki, ale chciałem dotknąć, żeby zrozumieć troszeczkę duchowego wymiaru stołu pańskiego, czy pamiątkę wieczerzy, jak różnie nazywane. I teraz mamy tak zwany chrzest, że coś fizycznie, cokolwiek każdy chrześcijanin robi, tak? Czyli dążymy do tej pamiątki stołu, tudzież tu wieczerzy, w jakiej tam denominacji by
by to nie było i w jakiej by to nie było formie, czy to kielich, naparstki, jakieś tam kieliszki ze względów higienicznych, różne formy, chleb przaśny, chleb taki, siaki, wasa, chleb pieczony na zakwasie, żytni, pszenny, więc różne te tam mamy te pamiątki. I drugi obrządek, tak zwany, czy coś zewnętrznego, a dlaczego? No właśnie już powiedziałem, dlaczego potrzebujemy to zobaczyć namacalnie, bo jesteśmy w ciałach, spotykamy się, więc społeczność musi gdzieś jakoś wyglądać, nie porozsadzani po kątach. Tak samo tutaj zanurzenie jest czymś wobec świadków. Dlaczego? Dlatego, że gdyby nie było tych dwóch rzeczy, to wszystko można by nam, diabeł mógłby pomieszać w głowie, że czegoś nie było, że nie było świadków, natomiast że zmienić zdanie, prawda? Natomiast wiecie, to jest ważne wydarzenie. Zauważcie, co się dzieje, kiedy jest zanurzenie w wodzie i ta uroczystość gdzieś tam, czy to po zborach, czy to gdzieś tam po innych społecznościach, czy w jeziorkach, nie? To zauważcie, że temu towarzyszy jednak świadkowie towarzyszą, nie? Jest to dość istotne wydarzenie. I tak samo tam, kiedy szli do tej rzeki Jordan jako upamiętanie, obmycie, to miało to takie znaczenie właśnie, że tak samo jak przekroczenie rzeki w ogóle do ziemi obiecanej za Jordan, za Jordanię tak zwane, i tak samo jak zanurzenie, tak jak potem mamy interpretację właśnie, że w Mojżesza zanurzeni, w obok zanurzeni, mamy te obrazy w typach w Starym Testamencie, że zanurzenie... Tam było obmywanie i teraz jeszcze chciałem tak nadmienić dygresję, że niestety część chrześcijan uważa to jako obrządek żydowski taki, nie, że to jest swego rodzaju obmycie takie, nie, takie martwe. I stąd teraz są dysputy gdzieś, słyszałem w Polsce właśnie, że bracia nie chcą udzielić chrztu jednej osobie, dlatego że już raz została ochrzczona. Nie? No obaliłem to oczywiście w kilku zdaniach, tam może będą mieli ochotę zadzwonić, to też chętnie wyjaśnię. No otóż jakoś nie odmawiamy chrztu komuś, kto był w katolickim ochrzczony, albo na przykład u świadków, albo też w innej denominacji też się zwykło, że na przykład niektórzy odmawiają akceptowania chrztu, bo był ktoś w innej denominacji, więc na przykład... Powiedzmy symbolicznie, że tam, nie wiem, adwentyści nie uznają od zielonych, zieloni od baptystów, więc nie, to się musisz u nas ochrzcić, nie? I takie numery też są, nie? Więc wiecie, to wszystko na nic. I ci, którzy nakazują drugi raz, i ci, co zakazują drugi raz, nie rozumieją w ogóle, czym jest chrzest, nie? Więc nawet ich nauki najwyraźniej przedchrzcielne nic nie pomagają, ani im samym, nie? Więc czym jest chrzest? Mamy tutaj bardzo dużo obrazów, zauważyliście, przemódlcie te rzeczy, że jest to obraz duchowy, tak? I wszystko ma znaczenie duchowe. Oczywiście jest to obrządek, trzeba się ochrzcić, jeśli tylko da Bóg pożyć, że się nawróciliśmy. Pragnieniem każdej osoby jest, nawet pragnieniem wręcz, ochrzcić się, prawda? I teraz tak, o, jest jakaś siostra, która powiedzmy, i to nie jedna, bo już mam taki świadectw trochę, osobiście znam takie osoby, że na przykład ktoś w wieku nastoletnim, powiedzmy 12-13, gdzieś tam się ochrzcił, bo euforia, bo tak, niby tak, no co, no wszyscy się cieszyli się, wszyscy klaskali, wszyscy śpiewali hymny, śpiewali, cieszyli się, że dziecko jest ochrzczone, cieszyli się, nie? Jedno, drugie, trzecie, nie? Na obozach hurtem. Ale mija parę lat i ta młoda osoba po życiu podwójnym, jako niby chrześcijanka, prawda, podwójne życie, gdzie owoców nie było, nagle doznaje spotkania z Panem Jezusem i mówi, i życie diametralnie się zmienia. Są wszelkie owoce zmiany szczerego oddania się Chrystusowi, prawda? I ta osoba mówi, ale ja chcę się drugi raz ochrzcić, tamto to się nie liczy, ja chcę się ochrzcić, prawda? I teraz kto może jej zakazać, nie? Czy nam to miało znaczenie? Jeśli dla niej nie miało znaczenia i ona twierdzi, że nie miało, to ja również mogę powiedzieć, że ta osoba była nieraz jeszcze zanurzona, bo na basen chodziła często, prawda? Więc jaki to ma sens, nie? Więc widać, że wiara musi poprzedzać chrzest? Znamy to? Zgadzamy się z tą nauką? Że najpierw uwierzyć, a potem się ochrzcić? Kolejny przypadek z Polski. Zdeklarowana, powiedzmy, siostra, nie znam, ja tak ogólnie mówię, bo przecież nie znam życiorysu, nie, ale mam donosy, mam rozmowy, mam a tą jedną osobę, tak, i kolejne tam parę osób takich by się znalazło dookoła, nie. I teraz kolejna osoba, żyła w jakiś sposób niewłaściwy, nie wydając owocu, no, jej życie nie było godne jakiegoś podpatrywania specjalnie i
I dochodzi do momentu, że również doznaje przemiany jakiejś wewnętrznej, oddania się Chrystusowi, i temu znowuż towarzyszy i wiara, i owoce. Zgadza się? I ona sama chce się ochrzcić, prosi o drugi chrzest. Bracia odmawiają jej, chcą z nią poważnie rozmawiać, bo nie, przecież ale ona już jest ochrzczona, tamten rytuał. Co rytuał? Że w H2O była zanurzona, ale ona nie raz była zanurzona w H2O. Więc widzicie, jak niektórzy się upierają w obrządkach, ale czekaj, przepraszam. I teraz ktoś się mnie zapytał, bo ja to samo te argumenty, że a co jeśli piąty raz będzie chciała? No nie, no otóż właśnie trzeba porozmawiać z taką osobą. I tutaj chciałbym z wami też porozmawiać, to znaczy w monologu w jedną stronę coś przekazać, jak ja to widzę. I jakbym też tej osobie, drogiej siostrze, to przedłożył i wielu innym, prawda? Patrzymy się na duchowe znaczenie zanurzenia. Duchowe i w co się zanurzamy. To jest dość istotny temat, bo różne, no tak, no moje też będzie się różniło, tak, natomiast ja patrzę się na Biblię, na Słowo i dzielę się tylko moim wejrzeniem. Co to znaczy być zanurzony w imię, to zaraz powiem. Natomiast wiadomo, że jest napisane, że nie jest obmyciem z brudu, czyli nie jest to Ganges, prawda, nie jest to, czy tam Tygrys, czy jaka tam jest święta rzeka, i nie obmywamy się, nie jest to rytuał jakiś, prawda, nie jest to rytuał tak jak w tej definicji, tylko jest to świadectwo wobec innych, ale trzeba rozumieć czego, trzeba zrozumieć w ogóle czego to jest świadectwo, czego, skąd to się bierze, skąd mamy tą wiarę, dlaczego tak robimy, no trzeba to zrozumieć, że sięga to Bożego przymierza, starego przymierza z ludem wybranym i temuż do tegoż Boga się nawracamy, do stworzyciela nieba i ziemi, który ma lud wybrany i on temu ludowi wybranemu pewne przykazy dał, tak? Nakazy, przykazy. Obmywania się, umycia rąk, umycia stóp. Pan Jezus umył stopy, prawda? I pan Piotr powiedział, no mnie całego. Mówi, nie trzeba całego, tylko chyba, żeby nogi, tak? Mamy tu symbolikę oczywiście tego, że ktoś chodzi, jakże błogosławione są nogi tych, którzy głoszą nowinę, a potem obmywa nogi, dlatego że stykamy się z ziemią, z prochem tego świata, więc chodząc wiadomo, że nie ma dnia, żebyśmy gdzieś się czegoś nie dotknęli. Rozmawiamy w pracy, rozmawiamy z grzesznikami, rozmawiamy z różnymi ludźmi, dajmy się ponieść, no brudzimy się, więc trzeba jednak te nogi obmywać jedni drugim, prawda? Jeśli widzimy brata, kogoś, uniżamy się i obmyj drugiemu nogi, nie? Ale jakie nogi? No przecież nie fizyczne, są takie zbory, gdzie pielęgnują to jeszcze, nie? Więc tutaj wiadomo, że od tego odchodzimy, nie mamy sandałów, nie mamy zakurzonych dróg, nie musimy tak, ale jak w duchowym wymiarze, oczywiście, że jeden z drugim możemy być utrudzeni chodzeniem po ziemi, trzeba odświeżyć nogi, zanim do stołu siądziemy, bo tam były takie maty, takie podwyższenia niskie i w krajach wschodnich, więc nogi były, wiadomo, sandały się zdejmowało, trzeba było obmyć nogi, żeby... No, z tym kurzem, z tymi brudnymi nogami gdzieś tam sobie nie półleżakować przy tym jedzeniu, prawda? Więc to taki był rytuał, że się wchodziło na te maty, to trzeba było obmyć nogi, nie? I teraz my, kiedy się spotykamy, widzimy, że brat utrudzony, siostra utrudzona, rozmawiamy słowem czystym, wodą słowa, mówimy, rozmawiając, udzielamy słów życia, słów bożych, rozmawiamy, siostro, nie truć się, prawda? Albo nie martw się, bracie, wszystko będzie dobrze, pan powiedział, że ufaj, zaufaj, prawda? Dajesz żywe słowo, dajesz czystą wodę, obmywasz jego nogi, a on takiej świeżyzny dostaje, że no tak, ubrudziłem się prochem tego świata, rzeczywiście nieutrudzony. I wiecie, i to jest obmywanie nóg wzajemne, nie? Więc ten obrządek musimy też duchowo zrozumieć, nie? Jeśli ktoś już w ogóle tam chce go stosować, prawda? Ale nie powiedział, że to czyńcie na moją pamiątkę, tylko że i wy tak czyńcie, nie? Czyli... Powiedział, żeby być sługą, nie? Ale dobra, to zostawmy. Wracamy teraz do tego znaczenia chrztu, zanurzenia. Więc do zanurzenia. Więc zanurzenie w co? Wytłumaczenia mamy w tych wersetach. Poszukajcie sobie w Biblii wszystkie te wersety, wmadlajcie to. Jaki jest kontekst duchowy? Tak? Czyli jest duchowe znaczenie. Mamy kogoś, kto chce się ochrzcić. Musi on to zrozumieć. I teraz uwaga, czy ja rozumiałem, czy wyście wszyscy rozumieli, czy byliście na takim samym etapie duchowym, kiedy daliście się w ciągu roku szybko po nawróceniu ochrzcić? Ja nie.
Dużo jest różnych świadectw. Niektórzy coś przeżyli, niektórzy nic nie przeżyli. Dużo oczekiwań pseudoduchowych. Zielonoświątkowcy mają tą tendencję do pociskania, trzepania rękami nad głową, że Duch Święty zaraz na ciebie zejdzie, albo że tam coś się charyzmatycznego ma zmienić. Można naukę przedłożyć, czym ogólnie, ja wam tak samo teraz mówię, czym to jest zanurzenie i tak dalej. Natomiast samo słowo, że zanurzeni w Chrystusa, w Nim, czy nie wiecie, że w śmierci Jego jesteście zanurzeni, czy nie wiecie? Właśnie o to chodzi, czy nie wiecie? Umierajcie dla siebie, to jest, pielęgnujcie naukę chrystusową, że kto się nie zaprze życia duszy swojej, nie może iść za mną. I czy da się raz tą lekcję odrobić, raz na zawsze? Wczoraj, przedwczoraj, już odrobiona? Nie. Wrastamy w to. Jest napisane, że kiedy wrastamy w podobieństwo Jego śmierci, to jest proces, prawda? Zapieramy się z siebie każdego dnia, to jest proces. Ups, znowu przeżyłem ja. Ups, znowu zareagowałem ja. Nawracam się. Panie, nie ja, ale Ty. Ty stawaj się większy, ja mniejszy, nie? Więc tutaj mamy jasność, że to jest proces i samo zanurzenie w H2O nie uczyni cię ani świętszym, ani lepszym, ani wzrostu ci nie przyda. Ani języka duchowego specjalnie też nie dostaniesz zaraz, nie? I wcale się to nie jest jakieś związane z nowym narodzeniem, nie? Więc to jest na świadectwo dla ludzi, to jest na świadectwo dla ludzi, dla Ciebie, że ja, Panie, przed Tobą, Boże Ojcze, i przed ludźmi chcę zamanifestować, że ja chcę zostawić swoje życie. I teraz inni też się do tego mogą odnieść. No ale bracie, chciałeś zostawić swoje życie. Upominajcie jeden drugiego. Bracie, byłeś ochrzczony? No właśnie. A jak teraz żyjesz? A jak teraz żyjesz? Otóż to. Odwołujmy się do naszego chrztu. Ja się odwołuję, ja wrastam w chrzest. Ja poznaję każdego dnia nowe znaczenie chrztu. Rozumiecie? Znaczenie duchowe. A ile razy byłem zanurzony? Raz w H2O, tak? W H2O. Ile razy byłem na basenie, na jeziorach? No wiele razy. Jaka jest różnica? Że co, coś świętego się ze mną stało? To była manifestacja, czysta manifestacja. Tak samo jak macie próżne te czasami obrządki dzielenia się chlebem w kłamstwie, w obłudzie, w zakwasie faryzejskim, nie? W zakwasie, w obłudzie, nie? Tak jak mówiłem, że nie jeden obłudnik tam obdzielał tym chlebem, nie? Tak samo tutaj nic to nie będzie znaczyło, jeśli dana osoba nic z tego nie rozumie, albo nie jest na nowo narodzona, albo nie było jakiegoś społeczności, prawda? I uświadamiajcie, że słuchaj, to nie jest magia, to nie jest obrządek, to nie jest hokus pokus, to jest zanurzenie w H2O. W H2O, ale decyzja, jaka temu towarzyszy. Co przez to rozumiesz? Chcesz zostawić świat, tak jak ta młoda osoba, o której niedawno, w tym roku to było, czy w zeszłym roku chyba to było już, w zeszłym roku chyba, ten chrzest, nie? Szybko, szybko, bardzo, bardzo i mówi rodzicom, choćbyście się nie zgodzili, to ja chcę i ja wezmę drugi raz chrzest. I oczywiście tam gdzie była ta osoba, to oczywiście się zgodzili, radośni, pełni radości, jasne siostro, jasne, prawda jest najważniejsza, chcesz to amen. Jeśli tamto uważasz, że nie było, to było próżne, puste, nic nieznaczące dla ciebie, to oczywiście, to nie jest magia, to nie anuluje przed Bogiem czegoś, Bóg zna serce, przecież Bóg wie, nie? A jeśli ona sama jest jedno i widzi i inni widzą świadectwo życia, że ona chce, to cóż stoi na przeszkodzie? Proszę bardzo, nie? Ale tak jak już powiedziałem wcześniej, nie negujemy jakoś pokropienia katolickiego. Bardzo chętnie drugiego chrztu udzielamy, jak ktoś był u świadków, bo tam to nieważne. Jest, tak jak siostra powiedziała mi to w zapytaniu, jest wiele nauczeń. No, proszę bardzo, wiele nauczeń. U mnie jest takie nauczanie, nie? Badamy słowo, wracamy do słowa, czytamy, zgłębiamy. Co to znaczy, że zanurzeni. Nie rozdzielamy różnych zanurzeń. Tam mamy, oczywiście to jest jeden wyraz zewnętrzny, to w H2O. Natomiast to, co jest zalecone. Natomiast oczywiście, że co jest ważne, wiara. Bo jest napisane, kto nie uwierzy, przepadnie, zginie, nie? Czyli co jest ważne? Wiara. A potem chrzest. Potem manifestacja tego wobec braci, wobec sióstr, wobec świata, że ja się żegnam z tym światem, ale potem wrastamy w to doświadczenie. To jednorazowe nie czyni cię lepszym. Za drugi dzień, za trzeci dzień grzeszysz i grzeszysz, nie? Co? Co to zrobiło?
Nie? Więc to nie jest magia hokus pokus. To jest po prostu świadectwo na świadectwo. I to trzeba rozumieć, wszyscy muszą rozumieć. I potem używajcie tego. Mów, bracie, ale zanurzyłeś się kiedyś, nie? Jak pogłębiamy? Jak mija 15 lat? Jak mija 20 lat? Jak doświadczasz? Jak bardzo wrosłeś w podobieństwo jego śmierci, nie? Jak bardzo ja wrosłem po 30 latach, nie? Ile było tego wrastania? Czy zmarnowaliśmy nasze lata? Ile było tego upodabniania się? Ile było tego procesu zapierania się siebie, nie? Więc to jest ważne. Ilu jest martwych chrześcijan, którzy również byli w H2O zanurzeni? Ile jest tych... A myślicie, że ci pastorowie fałszywi, ci wszyscy to nie byli zanurzeni? Ci wszyscy fałszywi nauczyciele, fałszywi pastorowie, czy jak to tam zwał, jak to tam prorocy, nie? Oni nie byli zanurzeni i co to tam dało, to zanurzenie? Więc to nie jest takie skomplikowane. Wewnętrzna świadomość, tak jak teraz jeszcze do jednej rzeczy przejdę, bo czasu można by zgłębiać. Wiem, że znowuż niepełnie i pokrótce wam się dzielę, ale jest jedna bardzo ważna rzecz, którą chcę teraz powiedzieć. Jest napisane w dwóch miejscach, że w imię Jezusa Chrystusa, a w innym miejscu jest, że w imię, to też jest poruszane czasami, że w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W ogóle to kiedyś że nagram osobny kawałek, to znaczy imię w ogóle i jak Hebrajczycy, Żydzi postrzegali kwestię imienia. Dlaczego Paweł mówi nie w imię moje? Dlaczego jest napisane, że w Mojżesza? Co znaczy Mojżesz? Mojżesz to jest wyratowany z wody. On w typologii oznacza Jezusa Chrystusa. Oni szli za Jezusem Chrystusem w typologii. Wyprowadził ich z Egiptu, ze świata do ziemi obiecanej. Chyba to nie jest takie skomplikowane. Wielu z was już to powinno wiedzieć, tak? Mam nadzieję, że Mojżesz to jest zanurzony w wodzie, wyratowany z wody. To jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, był zanurzony w świecie, ale nie był ze świata, bo królestwo moje, ja, jak i ja nie jestem ze świata, wy nie jesteście z tego świata, modlę się za nimi, że oni nie są z tego świata, jesteśmy zanurzeni w tym świecie, w tej sferze teraz, tak, ale nie jesteśmy z tego świata. Dlatego właśnie to jest tak, że patrząc się na Jezusa, chodzimy po wodzie, a nie jesteśmy zanurzeni w wodzie, jesteśmy ponad wodą, tak? I teraz, kiedy Pan wyławia z wody, z tego świata ryby, prawda? To jest tam 153, teraz nie będę tego poruszał, nie? To Pan nas wyławia. Potem jest napisane, że to zanurzenie wodą tam w czasie arki, to jest ten obraz tego chrztu, tak? Czyli zalanie starego świata, grzesznego świata mojego, zalewamy, topię starego Roberta, zanurzamy starą Małgorzatę, zanurzamy starą Krysię, zanurzamy starego Romka i Andrzeja, prawda? Rafała i tego zanurzamy i co? I chcemy żyć w nowości. I teraz w tej nowości musimy celować. Jest napisane właśnie, że w Chrystusie się przeobleczcie, nie? Że obieramy go przez wiarę, przez wiarę. Czytałem wam przed chwilą ten werset, tak? Już wracam do niego. Jeśli mi się tu otworzy, okularów nie mam. Jejku. O, Rzymian 6,4. Albo do 6,3. Ludzie, okulary muszę założyć. Już. Czyż nie wiecie, że my wszyscy zanurzeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci go zostaliśmy zanurzeni? Zanurzeni. On tu stwierdza fakt, że zanurzeni w Chrystusa Jezusa. Rozumiecie? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez zanurzenie w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Nowe życie. Przez wiarę. To przez wiarę chodzenie w wierze jest chodzenie w wierze, nie w oglądaniu, jest chodzenie w nowej sferze, kiedy Duch Święty cię prowadzi. To jest nowa sfera, nie z tego świata. I w tym wrastamy i tego się uczymy. Nowego prowadzenia według Ducha. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Jest napisane, kto widzi Syna, ma żywot, kto widzi. Od nowego narodzenia mojego, od pierwszego przeczytania tego razu, zawsze ten werset mnie nurtował. Kto widzi Syna? I całe życie się modliłem i całe życie musi być w nas aktywne. Panie, chcę Ciebie widzieć. Panie, chcę Ciebie widzieć. Jak możesz widzieć? Patrzę na stolik, siedzę w pokoju, patrzę na kable, na telewizor, tutaj na głośniki, na laptopa. Jak to znaczy widzieć Jezusa? Co znaczy widzieć Jezusa? Co znaczy być przez Niego prowadzonym? Zgłębiajcie to. Czy widzimy Jezusa? Czy chodzimy w Nim i się w Nim poruszamy? Czy jesteśmy pełni miłości i mamy oczy, które patrzą przez miłość? Miłość wszystkiemu wierzy, wszystko znosi. Czy mamy oczy pełne miłości? Czy widzimy przez miłość? Przez miłość, jak przez okulary miłości. A zarazem ta miłość jest w nas. My w Nim, a On w nas.
My w nim zanurzeni, a on w nas zanurzony. Jedność, unia. Tak jak Jezus Chrystus, który chodził po ziemi, był jedno z Bogiem Ojcem, a Bóg Ojciec w nim. Kto mnie widział, widział Ojca. Dobra. Co jeszcze? Tak. Czy rozdzielony jest Chrystus? I teraz tak w imię moje. Aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Uwaga. Teraz jeszcze przyjdzie w imię Ojca i Syna i Ducha. Chrzcijcie narody. Co to znaczy? Tak o, co to znaczy, dlaczego jest napisane, że w imię moje, żeby nie być zanurzonym, tak? Co to znaczy, żeby nie być zanurzonym w imię moje, żeby był w imię Pawła, w imię kogokolwiek zanurzony, nie? W imię. Jeśli imię Jezus Chrystus, czyli Jeszua HaMashiach bodajże, jeśli dobrze to wymawiam, że ten, który jest, zbawia, a to kiedyś trzeba by inne wątki kiedyś nagrać w ogóle, jeśli chodzi o imiona, imię, jak pełne znaczenia są imiona, że one ich nie pełne, że coś tam znaczy, tylko sens, jakby samo imię dużo znaczy, samo imię określa coś, nie? Więc jeśli ten, który jest, zbawia, namaszczony, czyli Jeszua HaMashiach, ten, który jest, zbawia, jeśli w to imię jest ktoś zanurzony, tak jak w Mojżesza, w typologii, to tu jest napisane, dlatego też Bóg go wielce wywyższył Filemona, nie, do Filipian 2:9. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. I teraz, no tam w ogóle kontekst jest fajny. I teraz Pan, że powiedział, żeby w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlaczego tam jest napisane? Oj, w Mateusza, końcówka 28, tak, 28:18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlaczego tu jest Ojca i Syna i Ducha Świętego? Bo również zauważył to Jan w pierwszym liście Jana, kiedy mówi, pisze wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Wiecie, że pismo tłumaczy się samo, pismo się tłumaczy siebie. Pismo tłumaczy się pismem. Czyli widzimy, kiedy widzimy kwestię trójjedyności Boga, dostrzegamy Boży odwieczny plan. Nie da się od tego uciec. Nie da się od tego uciec, bo mówimy o Bogu, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył ogród, raj, czy tam ogród Eden. Tam był Adam, Ewa. Znamy całą historię. Nie odrywamy, nie patrzymy przez pryzmat tylko mojego noska i mojego życia, tylko patrzymy na Boga, tego, który jest, który wszystko stworzył. W nim poruszamy się. On nas odzyskuje. Przyniósł z królestwa ciemności do królestwa Syna swego światłości. Jego światłość zajaśniła w naszych sercach. To wszystko zawinie kiedyś jak szatę, jak płaszcz zwinie te niebiosa. Będzie nowe niebo, nowa ziemia. Mamy jasność co do tego, tak? I teraz, kiedy widzimy takiego Boga i widzimy to przesłanie, które też Jan widział, że pisze wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Potem objawienie Jana, że on jest alfa i omega, czyli pierwsza alef, to jest pierwsza litera w hebrajskim, prawda? I tak jak w Grece alfa chyba też jest pierwszą w Grece. On jest początkiem i końcem. Początkiem i końcem, tak? I widać plan, początek stworzenia i zakończenie stworzenia. I potem jest kolejny etap, coś nowego, po tysiącletnim królestwie, tak? Więc widać jakiś Boży plan. Więc skoro jest początek i koniec i jest Bóg Ojciec, Syn Boży, który to realizuje i Duch Święty, który dalej w nas realizuje, czyli widać, że jest Bóg Ojciec, który był nieosiągalny, niedostępny kiedyś, operował swoim Duchem Świętym, bo przecież Bóg jest Duchem, więc posyłał swoje słowo w Duchu Świętym do serc proroków, tak? Poruszał ludzi, na różne sposoby przemawiał i przez krzak gorejący i przez posłańców, na różne sposoby, jak przemawiał, jak jest napisane, doszło słowo Jeremiasza tej treści, słowo Pana tej treści. No doszło słowo. Jak doszło słowo? Doszło słowo Jeremiasza, doszło Ezechiela słowo, prawda? Doszło Samuela słowo, nie? Doszło słowo.
Doszło słowo. W sercu musieli wewnątrz słyszeć słowo, mieć słowo od Pana, tak? Więc mamy Boga, który przemawia. Mamy Boga, Jahwe, tego, który jest, był i będzie, odwiecznego Boga, który zapoczątkował coś, stworzenie, tak? I teraz On przemawia, ale teraz jest napisane, że przez Jezusa Chrystusa wyraził się, powiedział, przemówił, tak? I teraz i tam przez proroków tutaj wyraził się. Najpierw proroków posyłał posłańców, a potem syna swego do winnicy posłał, prawda? Do winnicy syna swojego posłał, właściciel winnicy, nie? I teraz widać tutaj, że potem i co? I w imię... jakie jest imię? W imię Ojca? Co to jest imię Ojca? Jakie jest imię Ojca? Co to jest w imię Syna? Jezusa Chrystusa. W imię Ojca i Syna. Dlaczego jest imię Syna? On tu nie powiedział, że w imię moje, tylko Jezus Chrystus mówi, że w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlaczego nie powiedział w imię moje, tylko w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? Zauważyliście to kiedyś? Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nie w imię moje? Myślicie, że to jest przypadek? Tam jest Patros, Hyjoł i potem Hagioł, święty Pneumatos? Dlaczego tak jest, takie tytuły tutaj są? Że jest Ojciec, który jest początkiem, który jest odwiecznym Ojcem, który On mówi na ziemi, Syn, Jezus Chrystus mówi na ziemi to. Mówi Syn, którego posłał, czyli misja Jego odkupieńcza, Syna, i Ducha Świętego, tak? Który potem w nas operuje. Zanurzajcie ich w imię. A co to znaczy w imię? Co znaczy imię Ojca? Ojciec to jest ten, który zdradza. Początek. A zanurzenie znaczy właśnie, żeby baptizowane narody zanurzajcie. To co to jest w imię? W imię. Zanurzając w wodzie, to co niedawno mieliśmy tutaj rozprawę, nie? To nie neguje tego, że nie w wodzie. Oczywiście idźcie i nawracajcie, macie głosić Ewangelię, czyńcie uczniami, dana, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, czyli mówi się komuś Ewangelię, ktoś się nawraca, zanurzacie go w H2O, ale czy tylko w H2O? Czy jest napisane chrzcząc je w imię Ojca, w imię, chrzcząc je w imię, dlaczego nie w wodzie? Bo to nie chodziło o chrześcijanowy, to nie chodzi o chrzestu pamiętania. To jest zanurzenie, dlatego musi być nauczanie. Musi być zrozumienie tego, że jest Bóg Ojciec odwieczny, stworzył, jest Syn, który odkupuje nas, dlatego potem w dziejach apostolskich i wszędzie zamiennie w Jezusa Chrystusa. Jest w imię tego, który zbawia. Ale jest to skrót, bo jeśli jest w imię Jezusa Chrystusa, to znaczy Jezusa Chrystusa, to znaczy, że ten, który jest, zbawia, że to jest, musi być ciągłość tej nauki, że się nawracamy do Boga. Nawracamy się do Boga, dlatego że Jezus Chrystus nas odkupił. Ale teraz co się dzieje? Dlaczego jest w dziejach apostolskich potem, że otrzymacie Ducha Świętego? No właśnie, że kiedy się nawracamy, otrzymujemy Ducha Świętego do naszego wnętrza, tak? Potrzebujemy Ducha Świętego, Ducha Mocy. Nie da się po prostu żyć bez tej mocy. Nie da się. Dlatego mówię, że jest pewien etap, tak zwany chrześcijaństwo intelektualne, że ktoś może dołączyć, natomiast potrzeba jest tej mocy, potrzeba się na nowo narodzić. A ktoś się dołączy intelektualnie? A czym się to różni? Myślicie, że pośród protestantów nie ma intelektualnych chrześcijan, tak samo jak świadkowie są zainteresowani? Albo ktoś mówi, że jak trzy razy wezwiesz imienia Panie Jezu, to jesteś zbawiony. Że kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie i że trzy razy on wezwie imienia Pana i on jest zbawiony i on już się uważa. No intelektualnie podjął tą decyzję, ale potem czy ma moc, czy rozumie w ogóle, czy ktoś go czyni uczniem, bo co, bo zadeklarował się do klubu, że jakby no dobrze by było intelektualnie, tak moralnie. Dlatego potrzeba Ducha Świętego, potrzeba mieć to wewnętrzne świadomość nowego narodzenia. Niektórzy znają datę, niektórzy godzinę, a niektórzy przybliżony sposób w jakiś tam okres, nie? Różnie to bywa, nie? Ale musi być taka świadomość, musi być ta świadomość, takie rozeznanie, nie? To jest, nie powinno być niepokojące, jeśli ktoś nie ma takiego rozeznania, choćby nawet w procesie. Jeszcze dopuszczam, że jakoś coś się zmieniało, że coś, nie? Że jakiś proces był, że to trwało, może miesiąc, może tydzień, może parę dni, coś się zmieniało, nie? Są takie świadectwa, są. Ale musi być tego owoc. Musi być, że ktoś się pojawia w świecie duchowym i druga osoba duchowa go czuje, nie? Czuje go po prostu w duchu. Dobra, chciałem tylko to nadmienić. Już kończę, godzina dobija, że zanurzenie w imieniu, zrozumienie imienia,
to jest ważniejsze niż H2O, nie? Więc dlatego nauka jest ważna, że czyńcie ich uczniami. Jest napisane, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Czyli żeby najpierw przekazać wiadomość, dobrą nowinę, czyli to są słowa, to jest nauka, to jest zwrócenie czyjejś uwagi, przecież używamy słów, mówimy komuś Ewangelię, dobrą nowinę, to jest czynienie uczniami, że słuchaj, chodź za Jezusem, nie? Postępuj za Nim. I teraz i zanurzając ich w imię Ojca, tego, który był, Syna, który zrealizował i Ducha Świętego, który w nas teraz realizuje i przygotowuje oblubienicę, nie? Ucząc je przestrzegać, aby realizować wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Aż do skończenia świata będę z wami w Duchu Świętym, tak? Kiedy będziecie zanurzeni i w Ojca, tego, który posłał, i Syna, który doświadczył na ziemi życia ludzkiego, i Ducha Świętego, który przynosi nam całe to doświadczenie Boga, Ojca z Synem, z Jego doświadczeniem odwiecznego Boga, Ojca, z Synem Jezusem Chrystusem, w pneumie świętej jest nam przynoszone do naszego wnętrza, bo kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Mam nadzieję, że to jest jasne. Więc H2O jest potrzebne do jednorazowego oświadczenia światu i sobie samemu, że podejmuje decyzję odwrócenia się. Więc to jest jakby przypieczętowanie tego nawrócenia. Więc to może być na drugi dzień nawet. Jeśli jest taka potrzeba, ktoś idzie oto tu, oto tam i po prostu już jest tu woda, ja wskakuję, nie? Albo tak jak było z tym. Tak, bo musi być ten nawrócenie. Proszę bardzo, bez zbędnych ceregieli, nie? Jeśli tylko jest odbiór tego, że ktoś się na nowo narodził, nie? Że się nawraca, że chce. Pokaż to, tak, masz nauczanie, a eunuch był dość pouczony, nie? Bo czytał od wczoraj, czegoś nie rozumiał, ale ten mu dał światło, nie? Przedstawił mu Ewangelię, poskładał do kupy to wszystko i ten się nawrócił i to go ochrzcił, nie? Więc to jest standardowy ten przypadek, nie? A nie potem obserwowanie, czy siostra spodnie nosi, czy spódniczkę, czy zakrywa tatuaże, czy chustkę zakłuwa na ten... Wszystkie po prostu oceny, nie? I warunkowanie chrztu. Słucham. Więc ma być odczucie oczywiście, że ktoś się na nowo narodził. To jest taki warunek, że nie można z ulicy kogoś przyjąć, oczywiście, że ktoś kogoś przeprowadza albo ktoś wpada. No takie niestety macie te zborowe, nie? Ławki, ktoś przychodzi, a potem, mogę się u was ochrzcić, nie? No to rzeczywiście jest to problem, bo to nie jest ten człowiek w ogóle częścią waszego życia. Nic o nim nie wiecie, nie ma tego, tej eureki albo że tego odczucia. Chociaż po kilku spotkaniach dałoby się odczuć, no to trzeba jeszcze pogadać, trzeba jakoś się pomodlić. No ale jeśli jest sztuczna jakaś atmosfera i tak dalej, ocenianie zbędne, no to wtedy jak macie to rozpoznać? Przecież ja nawet, to jest takie teoria, jak gadam, nie znam ani tego, który rozpoznaje, ani rozpoznawanej. Ja tylko mówię ogólnikowo, nie? Piesa chyba słyszycie. Ogólnikowo, więc to taka namiastka po prostu o tym chrzcie, że ma być takie zrozumienie wewnętrzne tego, czym jest, a potem to zrozumienie przerasta wraz z naszym życiem, w umieraniu, w zanurzeniu tym, prawda? Więc to jest takie do doświadczania potem też, nie? Więc nie robimy z tego hokus pokus, czary mary, ani jakiegoś świętego obrządku. Natomiast jest to na pewno na świadectwo, nie? Na świadectwo, akt taki zewnętrzny. To wszystko. Także... Tu jest potem, jak nawet konteksty weźmiecie w Mateusza 28, że a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. To, czyli nie chrzest sam w sobie jest celem, tylko to, że chodzimy potem w Panu, w Duchu Świętym, a On jest z nami po wszystkie dni do skończenia świata. Zgadza się? Tak jest ostatni werset Mateusza. Nie jest to piękne? No. Więc jakby tutaj tak dobrze jest, żeby każdy wierzący był ochrzczony. I tyle. A jeśli jest potrzeba, że ktoś się nawraca później tak naprawdę i drugi raz, to drugi raz, nie? A jeśli ktoś miał historię, że był u świadków i jeszcze tam było martwe drugie i trzeci raz, to i trzeci raz. Ale musi być ta rozmowa. Musi być w końcu jakieś rozpoznanie, bo już przy trzecim razie to już chyba galimatias w głowie musi być. Więc wtedy też bym musiał rozmawiać po prostu osobiście. To nie jest jakiś mechaniczny obrządek. To trzeba mieć społeczność, trzeba rozmawiać, wyczuć, pomodlić się, mieć jakąś świadomość i tak uświadomić, że to jest proces. Słuchaj, to H2O to ci za wiele nie pomoże, nie? Tylko żebyś zrozumiał, że to jest zanurzenie, że to tak dalej postępuj, że uświęcamy się, że tego i żyjemy dalej i sobie żyjemy. A czym się ja różnię od kogokolwiek innego z wami tutaj już po chrzcie? Niczym się nie różnimy. Rośniemy, upadamy, wstajemy. I co ten chrzest zabezpieczył nas w jakiś cudowny sposób, nie? Nie.
Ale był deklaracją, nie? Był wobec świata, że tak zaczęliśmy, nie? A tak naprawdę to doświadczenie, potem doświadczanie tego, czy zgłębianie tego doświadczenia przychodzi z czasem, nie? Tak naprawdę wrastamy w tą śmierć, nie? I tyle. Ale jest potrzebny taki przełom jak chrzest. Jeśli tylko zaraz się nawrócimy, to czym prędzej polecam to, ale musi być też rozmowa. A niestety braki są takie w rozmowach. Takie potem się robi taka religia, nauczania duszpasterskie, nauczania przedmałżeńskie, nauczanie przedchrzcielne i tak dalej. No tak, niby tak, tylko to wciąż czasami może być takie, wiecie, takie schematy po prostu, nie? Bla, 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 jakieś wersyciki i tak dalej, podczas gdy nie ma tego dotknięcia się tej rzeczywistości. I tyle, i start, i idziemy dalej, nie? Bracie, siostro zanurzony, chwała Panu, aleluja. I potem razem, żeby wspierać ten, którego ochrzciliście, to dbajcie o niego. No a potem ja widzę właśnie takie, zaraz po chrzcie, to tam dalej ławka i dalej ławka, nie? No a jak, żeby się zatroszczyć? Jeśli ja wam tu mówię o duchowym wymiarze postępowania za Panem, a potem te kolejne 15, 10, 20, 30 lat, jak to było? Kto tam się troszczył z tego, kto go zanurzył? Gdzie jest ten, co mnie zanurzał? Gdzie jest dzisiaj ten, co mnie zanurzał, nie? No, mija dalekim łukiem, nie? No właśnie, właśnie. Gdzie jest ta troska potem o to twoje dziecko, że tak powiem, duchowe, nie? Że jak on tam rośnie, społeczność. Mamy tą świadomość tej społeczności, tego wymiaru, tej światłości, tego królestwa, że razem, przecież dopiero to odzyskujemy. To, co was zachęcam, co mówię, do wewnętrznego życia, do miłości, do radości, do odczuwania tego w duchu, nie? Więc to jest dopiero ta świadomość. W tym się poruszamy, w Królestwie Bożym. Przecież to jest jasne, nie? Więc zanurzenie nie jest niczym innym jak deklaracją, że chcę wchodzić w nowości życia, nie? Chcę chodzić w tym zbawieniu. Zbawienie swoje sprawujcie, że Panie, ja chcę Ciebie obierać bardziej niż siebie. A potem jest proces. Ludzie, żyjemy, rośniemy. Rok, dwa, trzy, rośniemy. Tak jak zapowiedział, tragedią jest, jeśli nie ma u Ciebie zmiany, bracie, siostro, po roku. A nie mówiąc, że każdego dnia albo tygodnia. Gardło mam zajechane. Trzymajcie się, bracia, moi drodzy. To tak szybciutka, taka wrzutka, zazaka się kiedyś tam wezmę. Wybaczcie mi, drodzy, zaległości. Z Bogiem.